Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj chcę przedstawić Wam makietę pod tytułem Uderzenie polskiej kawalerii 1920. No więc zaczynamy. No, makieta ogólnie nie jest duża, tak? Przedstawia ona uderzenie polskiej kawalerii w 1920 roku na bolszewików. Tak, tu widzimy dwóch polskich ułonów szarżujących właśnie na koniach na szeregi radzieckie, rosyjskie. I tu widzimy padniętego rosyjskiego piechura, ale ona żyje. On po prostu tak padł na ziemię, żeby uniknąć tej szarży, tak, żeby go konie nie stratowały. Tu widzimy rosyjskiego oficera, który próbuje jakoś uniknąć tej szabli, ale pewnie mu się to nie uda. A tu widzimy rosyjskiego żołnierza, tak? Przepraszam za ostrość. No. On tutaj chciał nadbiec z pomocą, ale polski ułon już też się chce nim zająć, tak? No tu widzimy jakieś elementy pozycji, tak? Tu jest jeszcze raz ten żołnierz, kamyczki, troszkę drutu kolczastego, deski. Tak, tak ogólnie prezentuje się cała makieta. A i jeżeli komentarze się otworzył, napiszcie, czy chcielibyście, żebym nagrywał jeszcze jakąś grę, bo mam ciekawy namiar. Co powiecie na grę World of Tanks, bo mam w planach nagrywać. Nie wiem dokładnie, kiedy zacznę, ale no, jest duża szansa bardzo, że już niedługo. No i wpadajcie też na kanał mojego kolegi Vitus Team, tak? Vitus przez V i Team. No to cześć, zapamiętajcie dać lajka, zasubskrybować mój kanał. Pa!